Złodzieje nie mają skrupułów, kradną rowery na potęgę, także te należące do dzieci i osób niepełnosprawnych. Policja apeluje do właścicieli jednośladów, by właściwie je zabezpieczali. Bardzo często właściciele jednośladów prowokują tego typu przestępstwa czy po prostu kradzieże, nie zabezpieczając we właściwy sposób swojego mienia. Rowery często zostają pozostawione na tak zwaną pastwę losu przed klatkami schodowymi, nie są w żaden sposób zabezpieczone, pomimo że można korzystać z pomieszczeń piwnicznych, rowerowni, no ale tak się jednak nie dzieje. Dlatego zachęcajmy, aby przechowywać je w zamkniętych pomieszczeniach. Jeżeli już są pojazdy zabezpieczone takim standardowym blokadą rowerową, no to trzeba przyznać, że ona nie stanowi żadnego zabezpieczenia i przeszkody dla potencjalnego złodzieja. Przecięcie takiego zabezpieczenia trwa kilka sekund i można tego dokonać przy użyciu zwykłych szczypców do przecinania metalu. Dlatego apelujemy i zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych blokad rowerowych, których pokonanie jest praktycznie niemożliwe. Takie zabezpieczenia są droższe niż te najpopularniejsze, standardowe. Dobrze jest jednak przemyśleć, czy warto akurat na tym oszczędzać. W walce ze złodziejami mogą pomóc wszyscy. Wykazujmy się też taką czujnością. Jeżeli widzimy osoby podejrzane, kręcące się w rejonie stojaków rowerowych, to zwróćmy uwagę na te osoby, czy nie wkładają czasami rowerów do pojazdów, czy właśnie nie manipulują przy zabezpieczeniach, czy zbyt długo nie przyglądają się. Też powiadamiajmy o takich sytuacjach policję.